To jest futro. Nie, krew wypada! Też krew! Też krew! Myślałem, że samo futro, że one się... Ale nie! Ale nie! 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 Okej. Po prostu umieść ciało swojego kota do maszyny i voila! Kurwa, zwiążę jej nogi i poślę do rzeźnika, będzie mielone. Z Madame Sinclair. To jest plan! Widzę, że robisz wiele, wiele mucho pieniądzów teraz. Z kota niestety. Ściśle tajne. Od zbiórka, ponieważ widocznie nigdy nie pisze na kolanie czy coś. Od doktora Mani. Z żalem zawiadamiam, że nowy wschodnio-zachodni konflikt rośnie w siłę. W ramach interesu ekonomii, ponieważ ekonomia zwykle ma inne żądania niż wszystko. Ekonomia opiera się o wszystko. Prosimy trochę pieniądzów. Mam kupić upgrade, proszę trochę pieniądzów. Jest maksymalny level, czy mi się skończy? Skończyły mi się pieniądze, kurwa, zużyłem wszystkie. Okej, ale leci dużo futra, jest dobrze. Nie, jest dobrze, leci futro. Przesyłamy ten list z pieniądzmi. Po prostu wyślij nam list z pieniądzmi. Aby ekonomia mogła oddychać nowym powietrzem. I oddychać nowymi pieniądzmi. Czekamy. No, futro kota? Można wysyłać futro kota? Dlaczego nie odpowiadasz na moje listy? Ponieważ produkuje krew, cierpienia i młode kotki. W ogóle one się tam... Czy ta maszyna polega na tym, że wsadzam jednego dolara i wyskakuje potem cały czas ten jeden dolar? No jakim cudem wypadło tyle futra z jednego kota? Zauważyliśmy spory brak wysyłania nam pieniądzów. Dla dobrej ekonomii. Rozszerza się konflikt zachodnio-wschodni. Ponieważ nie są w stanie tego bardziej określić, wschodnio-zachodni. Na dalekim wschodzie teraz. Dzięki tobie. Czyli to nie jest zachodnio-wschodni, teraz jest zachodnio-daleko-wschodni, ponieważ się rozszerzył. Moja wina, moja. Kurwa, ta jebana beczka cały czas wychodzi, jak próbuję nacisnąć. Co ty chcesz? Uznaj to za ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli będziesz kontynuować swoją niekompetencję, będzie ciebie brak. Będzie nam ciebie brak, w sensie. Skąd mam maszynkę i skąd oni wiedzą? Jedyna osoba, która wiedziała, to Madame Sinclair. A to jest sprzedajna. 200 tysięcy, nie mam tyle. 400 tysięcy, chyba za coś przepłaciłem. 4/6, kurde, taka różnica. It's cheat money time! To jest irytujące, że trzeba tak naczekać. Kurwa, spierdele! Dziękuję. Może trochę za dużo zrobię. Może trochę za dużo. Ale chuj mnie to. Chodzi mi o fabułę i tworzenie... Futra! Tak naprawdę to nie o to chodzi, ale okej. Dobra, uruchommy maszynę, niech krwawi dalej. Chuj mi, naprawdę chuj mi. Dobra, dziękuję za maila. Teraz się produkuje jeszcze więcej pieniądzów. Nawet pomogłam ci przygotować więcej pieniędzy i wciąż mnie ignorujesz. Proszę odpowiedz. Kobieta, która nie podała swojego adresu. MS. MS. Czy MS nie jest skróte na miesiączkę po angielsku? SM? MS? SMS?
Upgrade'owałem na poziom 10 i mam antidotum, którego cena rośnie i jest wyjebana w ogóle w kosmos? What the fuck? Antidotum na co? Moment, czy to jest ta choroba, którą teraz oni sami rozesłali na daleki wschód i bliski zachód? Do ilu to dojdzie? Ja tak szybko nie zarabiam pieniędzy. Moment. Tysiące. Zarabiam odrobinę szybciej, albo tak samo. Jezu, gubię myszkę przez ten save na ekranie. Dobra. W tym liście znajdziesz śmiertelny wirus. Możesz kupić antidotum w sklepie za pieniądze. Po raz pierwszy gra za robienie siebie i mnie i wszystkich wokół w chuja chce mnie zabić. I to tak, że umrzesz. Dawaj forsy, frajerze. Była jedna gra tego typu. Była jedna gra. Dawaj forsy, frajerze, albo zginiesz. Była. Fable 3. Kurwa, jebany jego mać. Co? Czy to jest dlatego, że mam tyle pieniędzy? Oni chcą całe moje pieniądze. A o to chodzi. Dlatego tyle pieniędzy to kosztuje. To są wszystkie moje pieniądze. Aha. No najpierw kupię dużo rzeczy. Max. Ale to była 10 i wciąż jest. Więc... What the fuck? Dobra. Skupiłem wszystko. Zapiszmy, schowajmy, zobaczmy. Jezus Maria, ale syf. Dobra, zobaczymy. W porządku, foch! Goodbye, żegnam. No i dostałem focha, super. Zauważyliśmy, że nie kupiłeś jeszcze antidotum. Pragniemy przypomnieć ci, że sfejlowanie w zakupie antidotum może spowodować śmierć. Chciałbym usłyszeć ten komunikat na stacji benzynowej. Zauważyliśmy, że kupiłeś paliwa za małą sumę. Brak kupienia paliwa może spowodować niekontrolowane poruszanie się pojazdu i twoją śmierć. Wschodnio-zachodni konflikt się zakończył. Nie ma wystarczająco ludzi, aby walczyć dla swoich głupich powodów. Tak jest moje tłumaczenie. Musicie zaakceptować. W świetle nowych okoliczności obniżyliśmy ceny antidotum. Ej, to miło! Ile teraz wynosi połowę moich pieniędzy? Nie. Chyba obniżyli o dolca czy coś. Bym się nie zdziwił. Nie wiem, chyba... Chyba jest 30 tysięcy mniej warte coś takiego. Jakąś bzdurną ilość. I już nie mam więcej listów, chyba muszę kupić antidotum. Za te wszystkie pieniądze, co zrobiłem, a ja mam max upgrade. Okej, przynajmniej szybko odzyskam. Kupiłem! Dobra, na chuj cheatowałem. Pewnie nauczka. Dziękujemy za interesy z tobą. Kup drugi bochenek chleba, bo eksplodujesz! Jeden bochenek ma trucizna, drugi antidotum. Kup dwa, będzie szansa, że przeżyjecie tam. A jak kupisz ten, to jedniesz. Czy wciąż żyjesz? Tak, kupię antidotum, mimo iż nie wiem, czy faktycznie byłem chory. Wszystko, co o tobie wiem, jest w twoim adresie. Jest twoim adresem. Oprócz tego, że robisz pieniądze, więc skąd to wiedziałaś? Czy w moim adresie jest twórca pieniędzy? Tak jest napisane? Nie! Fuck. Ej, mogę zloadować. Dobra, pyp. Potrzebne organy? Potrzebne... Co jest w ostatnim znaku zapytania? Potrzebne organy? Czy to ja je robiłem wtedy dla doktora Mami, ponieważ była apokalipsa i ludzie sobie je wymieniali? O to chodziło? On przygotowywał zapas produktów? O to chodzi? No. W porządku, foch. Myszka mięka jest. Dziękujemy ci za biznesy i teraz czy wciąż żyjesz? Czemu farsa się... Ej, gdzie? Ej! Gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze? Czemu się skończyły? A, nacisnąłem guzik. To ja jestem idiotą.
Być może nadszedł czas, żeby cię odwiedzić. Cała moja rodzina jebła od śmiertelnego wirusa. Czy to jest jednak w czasie tej apokalipsy, a nie przed nim? Następny mail, a myszka jest. Kurwa, spierdalaj garnek. Nie wiem. Jedna z najgorszych decyzji mojego życia, kupić ten jebany garnek. Z żalem zawiadamiamy cię, że antidotum nie zadziałało tak, jak powinno. Czyli zrobiło co? Bo jak mam straczkę, to okej, ale jak mnie zabije, to tak... Antidotum nie tylko nie zatrzymało wirusa, ale także... powstrzymało pewne ważne życiowe organy przed działaniem. Mamy dla ciebie nową ofertę biznesu. Będziemy kupować każde witalne organy. Jakie możesz nam dać? Chyba zacznę je produkować. To mózgi, moment, skoro musiałem wsadzić dolary, żeby wyskakiwały dolary, to ja za te pieniądze musiałem kupić ludzkie organy, żeby je tam wsadzić. A kto mi dał ludzkie organy? Skąd pochodzą? I to pewnie są jakieś zdrowe, więc pewnie kogoś zajebali, jakiegoś wegetarianina początkującego, bo wcześniej się po prostu oszczędzał i zanim zniszczył swoje ciało brakiem mięsa, to mu zajebali wszystko. Pewnie tak było. Nie zostanę wegetarianinem. Zauważyliśmy, że organy, które dostarczasz, są pod niewystarczającej jakości. Jako, że... Jako, że pochodzą z dziwnej, magicznej, robiącej pieniądze machiny. A skąd miały pochodzić setki i tysiąc organów? Ktokolwiek dostanie implant, umiera 2 godziny po fakcie. To stąd było, jak siedziałem w więzieniu, to było mowa o tym, że wszyscy i tak jebną przez te organy. To stąd on je miał ode mnie. Z magicznego urządzenia. Organicznego. Ciekawe. Ale to znaczy, że one nadawały się do przeszczepu, mimo iż wypadają z magicznej machiny i spadają na podłogę. To przeżywały transport, ale nie już użytkowanie. No ciekawe. Ja z powodu tej niewygody, ponieważ ludzie umierają po 2 godzinach, być może setki tysiące osób, skoro już tyle tego wypadło, z powodu tych niedogodności możemy je tylko sprzedawać po niskiej cenie. No 2 godziny życia, biorąc pod uwagę, że jeszcze narkoza działa z pół godzinki, godzinkę, potem godzina w takiego, że człowiek nie wie, co się dzieje, no to słaba opcja. Nawet nie zdążycie włączyć Pokemonów, a co dopiero grać. Ledwo wybierzecie ewentualnie tego pierwszego startowego. Słabo. Mam nadzieję, że... możesz rozwiązać ten problem, sprzedając nam organy swojej rodziny lub organy swoich przyjaciół. Gra familijna! Muszę przyznać, że się z tym nie spotkałem w grach. I mnie ta kobieta chce mnie odwiedzić. Przykro mi, że cię nie odwiedziłam jeszcze. Jest mało pieniędzy, a organy robią się coraz droższe. Znaczy, że co ona sobie wymienia co 2 godziny organy i dzięki temu żyje? Co ona robi? Co to ma wspólnego? Fajna puszka. Teraz wiem, po co była. Chcę, żebym do niej wsadził organy. Madam, to będzie mój ostatni list do ciebie. Nie mogłam znaleźć pieniędzy, aby kupić działające niezbędne organy życiowe. Będę musiała się zadowolić tymi tanimi, czyli tymi ode mnie, a jakbyś przyszła tutaj, miałabyś ich tysiące. Kurwa, nie wiem, ktoś bierze ten organ, jak w kreskówkach, wpycha sobie do gardła serce i ma nowe serce. Było cię cudownie znać. Mimo, że nigdy nie odpowiedziałem na twój list, tak naprawdę mogłaś wysłać do świętego Mikołaja. Mamy dla ciebie prezent! Nie mogę nic kupić. Dużo pieniędzy się narobiło, ale okej. Ja będę jeszcze więcej. Spoko. Nie, w sumie nie jest więcej, tylko mi się wydaje.
Zanim będziemy mogli cię wynagrodzić, musimy być pewni, że twoja produkcja jest... szóstala. Spoko? Spoko. Skontaktujemy się z tobą ponownie, kiedy machina będzie całkowicie ulepszona. Mam nadzieję, że przeżyjesz do wtedy, aha, bo antidotum nie działało. Ale przecież mam tyle organów, że kurwa, 1000 lekarzy tu powinno być, sobie nawzajem wymieniać te organy. Jeszcze, o, ale bardzo szybciutko się robi. Jeszcze jakieś, 15 sekund. Normalnie zmienię tło na, nie wiem co to jest, pomarańczowy. A zmienię na domyślne, o. Zielone tło, spoko, w ogóle mi się nie będzie chciało żegać. Ostatni upgrade. Tylko, że jest jeszcze jakiś jeden ukryty, który pewnie ma gazylion dolarów. Zauważyliśmy, że upgrade'owałeś swoją maszynę na Maxiora. Teraz musimy zrobić, żebyś robił więcej pieniądzów. Dużo, dużo więcej pieniądzów. W sposób... Aha, nie powiecie mi. Tylko muszę czekać nieokreśloną ilość czasu. Mój kot nie wrócił. Mój kot nie wrócił. To on jest w tej maszynie. Tak sobie teraz uświadomiłem. Yep. Baron van Kruszynka. Nigdy nie powrócił. O, co? Dym z maszyny. Przypał. Zmieniłem forsę w trakcie chodzenia i zamroziła się forsa, co myślałem przez chwilę, że zjebałem grę, a nie zapisałem. Ale wygląda na to, że to chyba oni mi roz... To jest kulka krwi, która się... To jest zastygła krew, jakieś flagi, o mój Boże. Cześć, wątroba. I rozjebali mi maszynę, za dużo forsy. Co macie dla mnie w liście? Spojrzyj do sklepu na swój prezent. Jedyne, co musisz zrobić, to dać nam teraz wszystkie swoje pieniądze. Otwierasz do puszek. Czy tam jest głowa Madame Sinclair? Bo szczerze mówiąc, niczego innego się nie spodziewam. Dziękujemy ci za biznes z tobą. Jako, że nie masz już pieniędzy, uważamy cię za bezwartościowego. Z tego powodu zaprzestamy jakiegokolwiek kontaktu z tobą. Ciesz się swoim otwieraczem. Przynajmniej z głowa Madame Sinclair. Używając otwieracza, który kupiłeś za ostatnie swoje pieniądze, otworzyłeś puszkę, która zawierała fasolę! Czy chociaż ta fasola jest zrobiona z Madame Sinclair? Ta fasola kosztowała mnie jakieś... 90 tryliardów dolarów? Trylionów? Miliardów? Więcej niż miliardy? Twoja twarz jest rozjaśniona, kiedy patrzysz się i jesz. Kiedy zacząłeś jeść, następnego dnia czujesz, jak twoje organy przestają działać. To ta jebana fasola. I pod koniec tygodnia jesteś martwy. Fasola jest niezdrowa. Wiem, że jest ciężkostrawna, ale aż żeby się na życie opchnęła i mnie wypchała, wysrałem życie. Madame Sinclair już nigdy nie była widziana. Dr. Money kontynuował robienie pieniędzy i był uważany za najbogatszą osobę. No, trochę mu dałem tych pieniądzów. Najbogatszą żyjącą osobę, dopóki także nie zginął od wirusa, który on stworzył. Zginął, chuj. Nie byłem pewien, jedyna rzecz, która nie była zamknięta w następnej grze, czyli w drugiej części, to było, czy Dr. Money umarł. I umarł. Koniec, to jest jakieś raz, dwa, trzy, cztery. Trzy dolary, a monety to setki. Może. Tu nie ma 500 dolców, tu nie ma jednej wypłaty. Jeżeli podobała ci się gra, proszę zagłosuj na nią na Steam Greenlight. Już to zrobiłem. Można w czasie gry nacisnąć na guzik, jak się zjedzie tym frędzlem w dół. To by bardzo pomogło.
Muszę powiedzieć, że jak na grę o tym wysraniu pieniędzy i co jakiś czas kupowaniu upgrade'ów, to całkiem nieźle, chociaż tak jak widzieliście, cheatowałem, ale nie chciałem was zanudzać. I mam ograniczoną ilość baterii w kamerze. Nie mam 2 godzin. A także czas nagrywania. Jestem ciekaw, co zrobią w przyszłości ci ludzie. Jestem bardzo ciekaw. Jeżeli ta gra, gdzie jest się więźniem, przejdzie na Steama, ta być może będzie darmowa. Nie mam pojęcia naprawdę. Ale jeżeli na którejś zarobią pieniądze, albo chociaż rozgłośnią to te studio, żeby w przyszłości mogli zebrać na przykład przez Kickstartera pieniądze, to jestem bardzo ciekaw, co oni odpierdolą. Oj tak. Trzeba przyznać, że wyobraźni im nie brakuje. Budżetu tak. Budżetu im brakuje. Ale to jest właśnie ta ciekawa cecha, że oni są w stanie odpierdolić rzecz na minimalnym właśnie biznesplanie. Bo odpieprzyć coś fajnego na fajnym budżecie, powiedzmy, w miarę normalna rzecz z ciekawym efektem, ale odpieprzyć coś za bez forsia z tego cfela. Tu jest sztuka, panie i kawałek. Ja mówię do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. I nie wsadzajcie kotów do magicznych skrzynek robiące pieniądze, proszę. Ani swojej rodziny i przyjaciół. Ani żuka.